Jest decyzja, no wiele osób jest zaskoczonych, no wszyscy generalnie są zaskoczeni, że od jutra na 3,5 miesiąca będzie zamknięty basen. On zawsze był w wakacje zamknięty, tak, około miesiąca, tak. Taka sprzedaż techniczna. Ja też rozmawiałam tutaj z prezes, to są takie nagłe faktycznie przyczyny techniczne. One są do wytłumaczenia? No trudno to powiedzieć. Te przyczyny techniczne może rzeczywiście jakieś są, ale no nie widać tutaj, przecież basen funkcjonuje teraz. Przed chwilą szedł pan pływać, czyli to nie są takie przyczyny, że tam nagle coś się, nie wiem, przecieka niecka, czy nie działają pompy, czy coś stanęło, czy jakaś bakteria się pojawiła. No trudno to zweryfikować, tym bardziej, że tutaj mam wpis internautki, nie będę podawał nazwiska, ale kilka dni temu wykupiłam karnet w recepcji, poinformowano mnie, że tylko w sierpniu basen będzie nieczynny. No to kilka dni temu i nagle taka sytuacja się zdarzyła, no to rzeczywiście by musiała być awaria taka, która skutkuje tym, że basen jest zamknięty od tej awarii, a on przecież funkcjonuje i będzie zamykany. No, to jest chyba niepoważnie traktowane. Te kluby nawet tutaj, które jakieś instytucje, które tutaj organizują pływanie, tą rehabilitację, wszyscy są zaskoczeni. To widać zresztą na wpisach na portalu społecznościowym. Ta informacja pojawiła się z dnia na dzień. Tutaj też nawet powziąłem jakieś kroki, pytałem się tutaj pracowników, to też byli zaskoczeni tą informacją. No to przyszło w trybie nakazowym. To nie przyszło jakieś, że oni gdzieś zgłosili chyba tą awarię, tak mi się wydaje, bo tak to z rozmowy wynikało, tylko że to w trybie takim nakazowym się wydarzyło i po prostu basen na 3 miesiące będzie nieczynny, a tam już kolejni internauci gdzieś napisali, że w geotermii też się nakłada teraz, ten solankowy basen też na miesiąc będzie wyłączony, także Grudziądz zostaje praktycznie 100-tysięczne, tam 80-tysięczne miasto bez basenu. Też tutaj internauci zarzucają, bo przytoczyli przecież wypowiedź pana prezydenta, jak chyba rok temu albo dwa lata temu była to zamieszanie też z tym remontem, że dopóki delfinek nie powstanie, to basen na Kalinkowej jest niezagrożony i będzie funkcjonował, i też coś proszą, żeby dopełnił tej pan prezydent obietnicy i żeby ten basen funkcjonował. No właśnie, tutaj rozmawiałam i faktycznie zawsze Solanki, bo to jest pod Solanki, wcześniej informowały, wcześniej zapowiadały. Tyle, że teraz jest taka sytuacja, nie wiem, tam jest chyba pęknięta niecka. Jest obawa, że po prostu ten basen za chwilę może nie przejść kontroli sanepidu i może być w trybie awaryjnym zamknięty, dlatego się zdecydowano zamknąć to na 3,5 miesiąca i robić te wszystkie prace. No to jeżeli tak jest, no to już ta informacja powinna być, tym bardziej, że to ta informacja zapadła 29 w czasie, gdy trwała sesja. Myślę, że ona nie zapadła po godzinie 15, bo o tej awarii nie było głośno. Przecież o wszystkim pan prezydent nas informuje na portalu społecznościowym, o wszystkich wydarzeniach, tych pozytywnych, mam nadzieję, że o negatywnych też. To jest taka dość przykra sytuacja i to powinno od razu pójść informacja, że coś takiego ma miejsce. Powinni być radni na sesji poinformowani. Takie jest moje zdanie, jeżeli to się wydarzyło. Byli przecież prezesi na sesji Rady Miasta i tam to nie wybrzmiało w ogóle. Nawet pan prezydent zaprasza na różne eventy związane z Dniem Dziecka 1 czerwca. Tu zakładamy, że na Dzień Dziecka, bo wejdzie się na stronę geotermii, organizują Dzień Dziecka, a tutaj basen będzie nieczynny, no to trochę nie halo. No generalnie właśnie tak, no sprawa jest zamknięta, bo basen będzie od jutra nieczynny przez 3 miesiące. No to jest pewne. No i właśnie tutaj z tej sytuacji nie ma żadnego wyjścia, bo nikt basenu tymczasowego nie postawi. No na pewno nikt nie postawi basenu tymczasowego, ale tutaj też tu objawiają się lata zaniedbań w tej materii, no bo to nie jest przecież tajemnicą. Wiemy, kto miastem rządzi od prawie dwóch dekad i teraz no rzeczywiście powstaje ten delfinek, ale delfinek będzie spełniał też funkcje takie tylko, można by rzec, dla uczniów. Zresztą to widzimy, tu przed chwilą pan się wypowiadał, po obłożeniu, czy to na rządu, czy to na lotnisku, to korzystają głównie uczniowie. To samo będzie z delfinkiem. W naszym mieście brakuje normalnego basenu ogólnomiejskiego, dostępnego dla mieszkańców, tak jak to jest w Wąbrzeźnie, tak jak to jest w Świeciu. Baseny, które funkcjonują, one na pewno nie możemy się nastawiać, zresztą to sam pan prezydent kiedyś powiedział i ci operatorzy, że ten basen przynosi straty, ale przecież do różnych rzeczy dopłacamy. Inkubator też nie będzie przynosił zysków, tylko będzie, można by rzec, takim homantem dla mieszkańców. I tu znaleziono 40 milionów, zresztą na ostatniej sesji wybrzmiało, że pan marszałek w różnych sprawach nam pomaga, oświetlenie czy coś,
150 tysięcy teraz wyłożył, to może jeżeli by lata temu, a pan marszałek Całbecki, wiemy, jest bardzo długo marszałkiem, ci, którzy rządzą, radni, którzy rządzą Grudziądzem, a wiemy, kto rządzi, też są już bardzo długo, no to dlaczego teraz w trybie alarmowym zostaliśmy postawieni pod ścianą? To jest to pytanie i smutne, bo mówimy o otwartym mieście, a w tym mieście nie ma nawet zwykłego miejskiego basenu, w którym byśmy mogli z niego korzystać. Wszyscy. No może tutaj jest też kwestia polityki informacyjnej miasta, bo prezydent się chwali, że jest to na wysokim poziomie, a jeżeli taka informacja pojawia się nagle, czyli mieszkańcy są zaskoczeni, podobnie było z remontem ulicy Miłoleśnej, gdzie nikt wcześniej nie informował, a prezydent się chwali i na Facebooku puszcza różnego rodzaju informacje. Może tutaj jest problem. Ja tego nie będę rozwiązywał, ale na pewno taka sytuacja ma miejsce, bo rzeczywiście ja nawet dzisiaj rano odpaliłem stronę geotermii, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście nie jest może atak hakerski nawet. I ta informacja wyskakuje, po jakimś czasie wyskoczyła mi, że basen będzie zamknięty, a potem tej informacji nie ma, a służby, media, przecież to wszystko funkcjonuje, a najbardziej tak oglądalnym przecież tym ostatnim takim wydarzeniem to była sesja Rady Miasta. Ja nie wierzę po prostu w to, że chyba, że ta awaria ktoś jest w stanie udokumentować, że ona się wydarzyła w trakcie trwania sesji i nie było możliwości poinformowania. Ale o wielu innych rzeczach przerwano sesję, informowano, a tu nawet jakby była taka awaria, taka wiadomość powinna od razu być, bo to jest bardzo ważna wiadomość i dla mieszkańców, dla tych wszystkich, którzy z tego korzystają i powinno to wybrzmieć w trybie natychmiastowym we wszystkich mediach, nawet w tym alercie jakimś podane, czy tu w TVSM, uwagi warte, w tych programach informacyjnych, czy gdzieś, żeby tam się ktoś pojawił, są prezesi, przecież ja tą konferencję zwołałem praktycznie pół godziny. No i jaki problem był zwołać konferencję już w środę i wyjaśnić to, że rzeczywiście, tak to pani redaktor mówi, Niecka jest pęknięta, to do wszystkich to dociera. Tak, no kobieta pisze, że wykupiła parę dni temu karnet i się okazuje, że karnet może sobie już schować do kieszeni, no bo czy teraz to pytanie, czy jej ktoś odda pieniądze za to? No to jest pytanie zasadnicze. No. O tym, że basen będzie zamknięty, wiedział już we wtorek. No to czy służby powiadomiły pana prezydenta, że jest zamykany basen i dlaczego taka informacja nie pokazała się w bieżącej informowaniu pana prezydenta na sesji Rady Miasta. A czy uważa pan, że te powody faktycznie są tymi rzeczywistymi zamknięcia tej pływalni? W mojej ocenie nie. Tu chodzi tylko o sprawy ekonomiczne. Takie jest moje zdanie, bo rzeczywiście basen podlega przecież oględzinom. Takie pęknięcie Niecki to się nie bierze. Nie było tąpnięcia ziemi, nie było trzęsienia ziemi. No chyba, że ta wielka inwestycja tam po prawej stronie, która się toczy, może ona coś sprawia, że tu grunt i przecież taka awaria to by przecież się zaczynała w sposób taki dość, można by rzec, do wyłapania, a nie tak nagle i ktoś podejmuje decyzję o 3-miesięcznym wyłączeniu tego basenu. No, basen zarządzają Solanki, ale faktycznie no, to jest ja może powiem, prawda? Tak, no w mediach społecznościowych da się odczuć taki kontekst, że ta działka jest bardzo interesująca dla deweloperów, dla kogokolwiek i może dojść do wyłączenia, wykazania tego, że on jest nierentowny, że już się nie nadaje do naprawy, zburzenia i powstanie może kolejny apartamentowiec. Nie wiem, takie wpisy padają pod tym nawet postem, który ja udostępniłem, pod postem tego pana, który rozpoczął tą dyskusję, bo mnie na miejscu nie było w Grudziądzu, po sesji wyjechałem i się dowiedziałem z internetu, że basen jest zamykany. Dlatego dzisiaj tak z rana tą sprawę uruchomiłem, tą konferencję, żeby wybrzmiało. To myśli pan, że to bardziej względy ekonomiczne niż techniczne zdecydowało, że ten basen będzie zamknięty? To powinna zbadać jakaś komisja. Jesteśmy mistrzami w komisjach, także ja uważam, że powinna tu być albo przeprowadzony audyt, albo komisja. Jaka awaria, czy rzeczywiście jest awaria, udokumentowane. Można zrobić przecież zdjęcia tych urządzeń, które tam, można by rzec, się wyłączyły i podlegają takiemu, a nie innemu procesowi tej naprawy, tak długiemu. A pan jako radny ma taką moc. Może pan pójść do OPEC-u i zażądać takich dokumentów, które potwierdzają, że faktycznie jest awaria i że należy ten basen zamknąć za 3,5 miesiąca. To musi być notatka, to musiał ktoś informować. To nie jest tak przecież. To musi być notatka. Jeżeli awaria jakaś nastąpiła, taka, która zagraża bezpieczeństwu tej budowli, to jest obiekt budowlany. Przecież prawo budowlane nakłada na pewne obowiązki i powinna być z tego tytułu jakaś notatka sporządzona. Czy kto poinformował, kto przedstawił, a tu wszyscy są zaskoczeni, łącznie chyba z panią prezes geotermii, no bo tak z tego wynika tutaj, co pracownicy mówią. Jest to bardzo
bardzo bolesne dla wszystkich uczestników i ludzi, którzy korzystają z tego basenu. Tak naprawdę od 20 lat prowadzę tutaj zajęcia dla dzieci i współpracuję ze Stowarzyszeniem Amazonki i panie ze Stowarzyszenia dla Dzieci Autystycznych przychodzą tutaj jako mamy, które mają tak ciężkie życie, żeby mogły jakkolwiek funkcjonować, bo ten basen tak naprawdę jest ich rehabilitacją. Tak samo kobiety ze Stowarzyszenia Amazonki muszą się rehabilitować dwa razy w tygodniu. Mają na to projekt, który napisały, dostały dofinansowanie z Urzędu Miejskiego. Tak naprawdę z dnia na dzień te osoby zostały pozostawione na lodzie. Co mają teraz zrobić? Dzieciom zostało obiecane, że będą zdawały egzamin na kartę pływacką w czerwcu, do którego się przygotowują przez cały rok. I nagle z dnia na dzień, co ja mam tym dzieciom powiedzieć, że po prostu basen jest zamknięty i nie mogą uczestniczyć w tym egzaminie, co jest tak bardzo ważne dla tych dzieci. Dlatego jesteśmy wszyscy oburzeni i nie wiemy, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego nie można by było chociaż przedłużyć do końca czerwca działania tego obiektu. Czy podobna sytuacja kiedyś się zdarzyła, albo w ogóle jakiekolwiek informacje, nawet takie nieoficjalne, gdzieś tam krążyły, że ten basen będzie na tyle czasu zamknięty? Podobne sytuacje miały miejsce, jednakże to było związane z pandemią, bądź z jakimiś tutaj faktycznie problemami technicznymi tego obiektu. Tak naprawdę, jak mówiłam, od 20 lat tutaj pracuję jako instruktor pływania i fizjoterapeuta i nigdy takich sytuacji nie było, a teraz obawiam się, że tak naprawdę tego 15 września ten basen nie będzie otwarty. Cały czas ufaliśmy słowom pana prezydenta, który obiecał, że dopóki basen na Strzemięcinie nie zostanie wybudowany, ten basen będzie funkcjonował. Jednakże jesteśmy, no nie rozumiemy tej sytuacji, dlaczego tak nagle z dnia na dzień zostało to zamknięte.